Siemaneczko, witam was już w 12 odcinku. Lecimy, kontynuujemy sobie gierkę. Czyli tak, apteczka. Apteczki to my w sumie chyba mamy, z tego co pamiętam. 3 dokładnie. Alkoholu też mamy dość. Mamy te dwa wytrychy. Dobra, zobaczymy co nas... co będą chcieli od nas. Okej, to jest, co to jest? Pancerz kamuflujący, mały, że... że się cię nie widać, no bo zrobić się w cień. Nie, tego nie chcemy. To już wszystko pozbierane. Tak więc, idziemy sobie tutaj. Myślę, że prześpimy się trochę. Tatianka. Ona nadal gra na skrzypcach. Nie ma co oglądać. Dajcie sobie wystarczy, że dużo wskazówek, by przeprowadzić symulację wydarzenia z przeszłości. Na pewno wolisz za to, nie dowiedzie się prawdy o Tatianie. No, no przecież kurczę się dowiedzieliśmy, nie? Symulacja zakończona, no to nie wiem czemu to tak pokazuje. No trudno, wolimy zasnąć. Dobra, dzień 14. Dobra. Lecimy. Ten widzę już nie może wytrzymać, żeby pójść gdzieś tam. Gdzie jest rozmowa, Igor? Nie bez внимания. Я тут узнал кое-что. Нор готовится к масштабной поставке припасов. Может и пищевые пайки завезут. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. Ну, то было добре, бо придать нам направда амуниция. Ты не можешь ничего до поведения. Ale faktycznie, jak nie mamy karabinowej, no to może do tego rewolweru sobie weźmiemy. Czy trochę 10? No, jeszcze w razie W weźmy sobie z 20 naboi. Dobra. Albo może wezmę te zapasy, tą żywność, żeby... w razie W, żeby ich później nakarmić. Tak, zobaczmy sobie tak. Kopaczy znowu najwięcej misji jest w Kopaczy. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale non-stop tam jesteśmy. A na dobrą sprawę przecież jest dużo innych fajnych miejsc. Tak właśnie centrum Prypeci. Tam na pewno byśmy znaleźli sobie więcej przedmiotów. Ale tak. Tutaj damy sobie Oliwiera, bo on się tutaj czuje jak ryba w wodzie chyba, z tego co widzę 86%. My sobie pójdziemy na transport broni. I tak, tutaj jeszcze Michał. Czerwony las, zapasy żywności, skrzynia z amunicją. No kurczę, to by też się nam przydało, ale no my już pójdziemy w zasadzie po tą amunicję. Tutaj damy tego. No i Michał. Może niech on idzie po to żarcie. 86, 93, 73. No myślę, że teraz im i nam się uda. Także nie będzie źle. No cóż, zaczynajmy. Оливер никак не может перестать играть солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных. Ясно, что они с ней дбаем, но о чем они дадут уничтожить себя так просто. У вас на дупе дбаем, но о чем? Там и комары погрызли.
Я пердел. Dobra. Ładuj się, ładuj. Kopaczy, dzień 14. I tak. Nasz sprzęcior teraz wykrywa przeciwników. Więc jest elegancja. Co jest, kurwa? Oto skurwysyństwo, zobaczcie. Napierdala to, kurwa. Skurwysyn, zaraz cię rozjebie, kurwa. Skurwysynu. Dobra. Postawiłem tutaj te, widzicie, kurde, sprzęty, a to i tak nie za bardzo działa, ale dobra. Miało się szybciej ładować, co? Nie ładuje się szybciej wcale. Dobra, trudno. Aha, czyli tutaj chyba nie. Tędy, co? Dobra, tutaj nie przejdziemy. Kurwa, tam napierdala. Tędy? Chyba tędy. Oj, coś tutaj widzę, coś albo kogoś. Zobaczcie. No fuck, no kurde. Nie, którędy tutaj trzeba iść, żeby... Dobra, przez te krzole idziemy. Dobra, przeskanowane, więc teoretycznie, ale tylko teoretycznie, nie powinno być tu żadnego zagrożenia. Kurwa mać. No oczywiście, kurwa. Napierdala ten wskaźnik. Oczywiście tak, tu wzrasta niemiłosiernie, tutaj też. Okej. Tu nie ma nic, tam widzę, ktoś jest chyba. Na to wygląda. O! Cześć, kolego. Słuchaj, a что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Народцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в чёрной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Исмаиловском. Ну, певня.
Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Что-то там говорил про... О, właśnie, właśnie. Один паёк. Kurwa, może weźmiemy jeszcze, co? Договорились. Держи. Это тебе. Może jeszcze jedną, co? Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что? Прости. Ты вроде как тут. Прости, Игорь. Aha, dobra, dobra, dobra. Мне пора идти. Jednodziennie, zapomniałem. Jednak zbyt zachłanny chyba jestem. Okej. Więc teraz tak, zbieramy sobie rzeczy. Ogólnie z tego co pamiętam są nam potrzebne części mechaniczne. Jakaś pała tam jest, łazi. Kurde, coś tutaj warto w ogóle to otwierać. Dobra, chuj. Strzelba, no kurde. Naprawdę, było warto, serio. Szajs. Fajnie, że tutaj mi to oznacza od razu tych kolegów. Dobra, ja bym sobie go tutaj załatwił. Strzałem w głowę. Dobra, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Czy tam jest? A nie, to jest tamten. Dobra, trzeba będzie tamtego załatwić, kurde. O fuck, to jest to uzbrojone. Dobra, weźmiemy sobie, kurwa, na ciebie strzelbę, gościu. Kurwa mać. Fuck, uciekamy kurwa. No kurwa. Kurwy syn. Aha, nie masz amunicji, kurwa, tak? To dobre. A pierdole. Ja pierdole. Dobra, to jeszcze nie wszyscy na bank. Czy to wszyscy już? Mi się zdaje, że to jeszcze nie wszyscy. No dalej, dalej, dalej. Dalej, koleżko. Aha, tam jeszcze leży, dobra. Dobra, zrobimy także sobie dalej. To tak, mamy, przeładujmy, żeśmy mieli full. Mamy karabin. Przeładujmy, żeśmy mieli full. A nie, już nie chcę przeładować. Strzelbę przeładuj. Dobra, i to była ta strzelba już ulepszona? Tak.
Okej, zobaczymy, co jest w tej skrzyni. Aha. Czyli tu się samo już zrobiło. Dobra. Lecimy w kierunku misji naszej. Kurde, chociaż ten znak zapytania też bym ogarnął. Może zobaczymy, co? Co tam jest? Kurwa, całkiem niedaleko, ale... Nas promieniowanie rozjebie prędzej. No dobra, no ale... Tu był znak zapytania. Czy nie? Widzę, że w środku jest coś dla nas, tak naprawdę. Ale ten znak zapytania tu gdzieś się pojawił z tego... No właśnie. O. Widzicie? No i co to wszystko? Chyba to wszystko. Kurde, tego nie możemy zebrać, zobaczcie. Cóż, idziemy. Tutaj coś jeszcze leży. Kamrat Markelow. Dobra, idziemy teraz już w kierunku naszego celu. Teraz zbierz to. No proszę. I okej, tamtych żeśmy załatwili. Czy ja muszę tutaj wejść na to? Оливер, ja na крыше. Вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Эх, Антон был отличным парнем. Так что надо нам постараться. Ну, ради него. Будет сложнее. Лишний раз не высовывайся. Не дай нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. Напиемся. No, widzę, że kurwa burza tam teraz napierdala, oczywiście. Dobra. Lecimy na skróty. Trochę. Żeby nas tu nic nie zaskoczyło, to dziwnie wygląda ten teren tutaj. O kurde, molek. Tu jeszcze zakręci, widzę, dobra. Teraz tak, tutaj jakoś chyba trzeba przejść. W tej wodzie nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Tak, zobaczmy sobie tak. Pancerz, tak. Może napijmy się. Okej. Akurat w tamtym mie... O kur... O, ale się wystraszyłem, ja pierdolę. Akurat w tamtym miejscu jest burza, zobaczcie. Nie no, co za zbieg okoliczności. Ale akurat tam, gdzie idziemy, musi być ta burza. O! O! Kolega! Nie jeden nawet. O kurwa, to jest ten opancerzony chyba, co? No skurwysyn, ja pierdolę. Dobra. Dobra, dobra, kolego. Jest. Udało się. Jestem zajebisty. Widzieliście, jestem kurwa snajperem z tego, z rewolwera. Teraz sprawdzimy, co wy tu mieliście, chłopaki. Części mechaniczne, zajebiście. Dobra. Pyk. Pyk. No, ja bym tutaj widział więcej rzeczy do zebrania niż tylko to, co na ziemi. Ale może się mylę. Ale jeszcze coś tu musi być na 100%. Coś tu jeszcze jest. Albo i nie. O, proszę. Оливер, вижу ящики. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Но ты давай не бунч пазарь. Помни, не высовываться. Да не слушай ты этого солдафона. Нахрена осторожничать. Помни, что я тебе говорил, Игорь. Профессионально. Игорь, если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим. Не сгучи за Оливером, позвоню. Оливер прав. Только поднимем переполох без необходимости. To nikak nam nie pomoże. Przecież chcemy to zabrać, nie? A czemu tylko jedno wziąłeś? Co to kurwa? Jeszcze weź. No co ty? No weź to. Nie, no stary, co ty zrobiłeś? Tylko jedno wziąłeś? Ech. No trudno. Jeszcze zobaczymy, co tutaj cały czas mi się świeci. Grzyby. Grzyby. Maś lecznicza. Grzyby. Czy teraz dostaniemy się tutaj do środka, jak myślicie? Co jest? I pyk. Co
Co jest kurwa? Pierdalaj kurwo jebana. Kurwy synu ci rozjebie, rozumiesz, kurwa? Rozjebie cię, kurwa. Tylko z tej broni. No kurwa, nie pij teraz, co ty? Leżysz, gnoju! No jak nie koniec, jak kurde, zobaczcie. Chcę za nim lecieć, nie mogę. Słabeusz jeden. No ale warto to było przyjść. Już drugi raz, kurde, go zabiłem. Raz na nagraniu tego nie było widać. Dlatego, że się nie nagrało oczywiście wtedy. Ale teraz widzieliście, że sobie z nim poradziłem bez żadnego problemu. Nie, nie schodzę tam, bo zaraz też nie wyjdę z tego. Dobra. Coś tu jeszcze mamy do zrobienia? Chyba nic. Tu jest znak zapytania, kurwa, ale... A co tu jest niby? Że tu? O! Это мега. Был специально собран для защиты электростанции. Найс. Czyli kolejna wskazówka. Mamy Władimira i Licha. Dobra. Kolejne dwa punkty mamy. Ale myślę, że nie ma... Nie ma co tutaj łazić już. Bo chyba nic ciekawego tu już nie będzie, co? Zrobiliśmy w zasadzie wszystko. Chociaż no też... Warto by się jeszcze rozejrzeć, póki... Co tam, kurwa? Póki jeszcze tu jesteśmy. Dobra, tutaj leży to. Ale tak, no zobaczmy, bo tutaj jeszcze... O kurwa, ale się wystraszyłem, ja pierdolę. Skurwysynu, znowu mnie wystraszyłeś, jebany. Dobra. Tu jest pewnie w chuj, tak? Promieniowanie. Albo i nie. Spalanie, spalacz czarnobylitu, kurde, nie mam tego. Aby się zapewne przydało. Jakaś spluwa tam leży. Właśnie nie wiem, czy ten spalacz możemy sobie zrobić, kurczę, sami w jakiś sposób. Ale pewnie w tym, jak się mówi. No, w tej bazie, nie? Czyli pokombinujemy. Co jest, kurwa, mać? Nie! Szybko! Jezu! Co to było? Uff! Pyk, apteczka, pyk. No co jest? Aha, teraz nie możesz użyć. No to dobry jesteś. Dobry jesteś, kolega. Czyli w ten sposób jest zrobione, że... Jak nie można gdzieś iść, to nie jest... Mapa się tam nie kończy, tylko...
Kurwa, promieniowanie wzrasta od razu. No nie wiadomo ile. Więc tak, zdrowie możemy już, czy nie? Myślę tak, przeciwpromienny, nie wiem, czy to teraz jest. Czy to nam coś da? O! A, dobra. Teraz rozumiem. Czy jak promieniowanie było, no to wtedy nie chciał nas uleczyć, czyli trzeba było jednak sobie to ogarnąć. Dobra. Okej, no to myślę, że chyba będziemy spadać, ale coś jeszcze bym tutaj znalazł. Wiecie? Tylko kurczę. No już nie mamy tych wytrychów to raz. No, bo potrzebne jest tu i tu. Okej. Dobra, no to myślę, że tak, że polecimy sobie do bazy. Zobaczymy, jak oni tam chłopaki ogarnęli sprawę. Jej właściwości pozostaje nieznane. No dobra, no aha. Tak nie użyjemy, dobra. Myślę, że spadamy do bazy. I zobaczymy, co tam możemy sobie skombinować jeszcze. Udało się, widzę wszystkim chyba, tak? Dobra, nagrody, no w chuj nagród. Tak, dostaniecie, każdy dostanie. Czy jest ty, kurwa? Taka sama racja żywnościowa. Ok. Tak więc, koledzy. No widzicie, no nie wygląda to za ciekawie, chociaż no. Tak jakby nic się już nie zmienia w okolicy. Żeby tam inne domy były pochłonięte przez ten czarnobylit. Narzędzia, przeprowadzone czynności śledcze 1 na 4. Okej. Coś masz do powiedzenia? Nic. Dobra, to Oliwier. Pasy, tamten na pewno sobie siedzi w domku. Znaczy w tym, no w tym jego, kurde, pomieszczeniu. Dobra, zrobimy te wytrychy, żeby później nie zapomnieć. I tak, coś tutaj jeszcze chciałem sprawdzić. Nie no, komfort to już macie zajebisty, to chyba nic wam więcej nie trzeba, chłopaki, co? Elektronika. No, wszystko jest na dobrym poziomie, póki co. Miejsce do spania jest na 0, ale to nadwyżka mocy 660, czyli zajebiście, komfort życia 300. Jakoś 300, ochrona 290. Dobra. Myślę, że pasuje. Ulepszenia. Czy tutaj jeszcze możemy go jakoś ulepszyć? Okej. Nie no, to chyba mamy wszystko. Ale czy zrobimy sobie naboje? No oczywiście, że nie zrobimy.
Dobra. Okej, czyli myślę, że to by było na tyle. Pozbieramy jeszcze sobie tutaj rzeczy z tego. Kurczę, tak się zastanawiam, czy sobie nie zrobić więcej tych skrzynek, żeby móc więcej zbierać tego. Ale zobaczymy, jak to... jak to wyjdzie. Wolę Igora. Dobra, gdybyśmy zrobili sobie z glebą prawa ziół. No te zioła, kurczę, by się też prawa grzybów, warzywnik. Dobra, może sobie zrobimy tak, że postawimy sobie jeszcze ze dwa. No wiecie, żeby to... aha, nie postawimy dwóch, dobra. Czyli chuj. To sobie za to postawimy. Zioła. Aha, czyli tego nie, tylko jeszcze jedno to. Okej, no czyli teraz trochę tego będzie, tak, no. Nie ukrywajmy, że to jest przydatne i nie zawsze się oczywiście zbiera te wszystkie rzeczy. Czy tu już nic nie możemy? Dobra, zróbmy jeszcze tak. No i to nasza uprawa sobie będzie tak wyglądać. Także myślę, że z każdym dniem przyda nam się to ulepszania. To tu już chyba mamy na full ulepszone, z tego co kojarzę. Okej, okay. No. Mam już tak odjebany sprzęt, że chyba lepiej się już nie da. Dobra, któryś tu siedzi na pewno. A, jesteś. Kurde, to już tu był pokój koło innego, ale dobra. Czy jeszcze możemy się czegoś nauczyć u ciebie? Co ona działa? To twoje волшебne ustrojstwo Arana? Ariadna. Ona odbiera niskie dozy radiacji dla rekonstrukcji przeszłych событий. Co to typu radiouglerodnego analizu? Tak. Не знаю, мышонок. Иногда всплывают какие-то разрозненные воспоминания и знания. Наверное, в обычное время крысиный король их блокирует. В целом ты прав. Это похоже на радиоуглеродный анализ. Только намного сложнее и трех измерений. Все предметы являются своего рода дозиметрами. Они поглощают различные типы радиации каждую миллисекунду. Ионизирующие излучения тория, калия, урана, даже космические лучи. И при этом во времени и пространстве создается радиоактивное эхо. При достаточном объеме данных это эхо можно отследить и воссоздать в виртуальной реальности с помощью фрактального симулятора. То есть ты можешь видеть прошлое, мышонок? Да. Jak ty nadziejesz się uznać prawdę o siebie? Dokładnie tak mówisz. Cunda. Umna mysz однажды сказала, że jeśli ty chcesz uznać istinę, прежде стоит спросить себя, что ты истина. Может статься, ты найдешь не то, что ищешь, мышонок. Мышонок. Татьяна для меня важнее всего. Nie bądź tak uwielbiony, mszanek. Dobra, co jeszcze masz, kurde, dla nas tutaj? Ja tu już to podumał. O, koniecznie. To podumał trochę, te. Kamuż oszczędzanie zasobów. Spadło 10%. No. Dobra, myślę, że sobie to weźmiemy. Odlicznie. Ja gotów uczyć. Bo nam się to przyda, bo to strasznie wolno idzie. Myszanek,
Я усовершенствовал твой КПК. Używа więc wiele mniej energii i szybciej się ładuje. Przydane jest potrzebne ci jedzenie. Пригодится, когда будешь искать, чем перекусить. Пойдем на охоту. Пока будем учиться. Заодно и пополним припасы. Используй КПК, чтобы выследить и подстрелить мелкую. Dobra. O! Polujemy tak normalnie, czy nie? O, widzicie? Kurwa. Zajebiste. I pyk. Ładnie, fajnie, że to nie wygląda tak drastycznie. I pyk leży. O, co tam kurwa jest? To jest on? To ty jesteś. Ładny myszanek. Pochodzę, ty wszystko uswoił. Молодец. Okej. Czyli dobra. Nowe umiejętności zdobyte. Myślę, że na pewno przydadzą się. Jesteśmy szczurołapem. Także dzięki, że oglądaliście. Oczywiście zachęcam do kupna gry, bo już nie jest dostępna we wczesnym dostępie, tylko już normalnie można sobie, znaczy wcześniej już też można było, ale teraz już jest pełnoprawna wersja gry. Tak więc dzięki, że oglądaliście jeszcze raz. Jak ktoś tego nie robił, to zapraszam do subskrybowania kanału, no i oczywiście pozostawienia łapki w górę. Tak więc trzymajcie się i do następnego spotkania w Czarnobylu. See ya.